Janusz Zaorski. Cześć, Janusz. Cześć, cześć, witam wszystkich. Janusz zrobił taki film jak Syberiada Polska, Haker, Piłkarski Poker, Baryton, Jezioro Bodeńskie, Pokój z widokiem na morze czy Matka Królów, który to film przeleżał parę lat na półce jako tak zwany pułkownik w czasach PRL, a później dostał Nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Duży skrót, bo Janusz jest reżyserem bardzo eklektycznym i bardzo dużo pracuje i w teatrze, i w radiu, nie udzielał się politycznie i uwielbia piłkę nożną. Ale ten Quentin Tarantino, którego na początku puściłem, ten Ennio Morricone, widziałeś? Tak, oczywiście. Na plus, na minus? Bardzo na plus. W ogóle pamiętam, jak się pokłóciłem z Krzysztofem Piesiewiczem, scenarzystą większości filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Oni jechali, będąc pewnymi, że dostaną albo Grand Prix, albo nagrodę specjalną jury w Cannes. I nagle... Wtedy, kiedy był 93 rok Pulp Fiction i Czerwony. I wygrało Pulp Fiction. Tak. I Krzysiek to mówi, wszyscy byli Boże, przekonani. Co to w ogóle jest? Jakaś głupawka, jakieś coś, tańczą w ogóle. O co chodzi? My tu poważny film, zmagamy się z Bogiem, z człowiekiem, a tutaj coś takiego wygrało. Ja mu kiwałem głową, bo nie widziałem jeszcze filmu. Jak zobaczyłem film, tak się zachwyciłem. I spotkaliśmy się, ja mówię, stary, no przecież to przeciera jakiś nowy szlak. To jest gościu, który, no już go kocham, bo po prostu on ma w pamięci wszystkie filmy, które obejrzał, a obejrzał z 10 tysięcy albo i lepiej. Ja uwielbiam takich wariatunci, takich właśnie maniaków kina, którzy po prostu na pamięć znają ścieżki dźwiękowe, na pamięć znają sceny dialogowe i tak dalej, i tak dalej. I to przekonało jurorów. Zobaczyli po prostu kogoś, kto tym filmem niejako oddał hołd kinu. I to przeważyło. Pewnie jakby byli inni jurorzy, może wtedy by Krzysztof Kieślowski dostał nagrodę, ale słyszałem o tym, że wszyscy w tym Cannes wtedy byli przekonani, że to Krzysztof Kieślowski dostanie nagrodę i że rzeczywiście a to taki haps. Tak się złożyło, nawet czytałem wywiad z Iwoną Siekierzyńską, nie, z kim? Ze Smoczyńską, przepraszam. Agnieszką Smoczyńską. I tytuł taki dość symptomatyczny. Klątwa Kieślowskiego. Że trudno było pod koniec ubiegłego wieku i na początku tego się przebić, bo każdego reżysera polskiego porównywali z Kieślowskim, który był bardzo kultową osobą, ale dla tego intelektualnego kina. Nie dlatego właśnie typu Quentin Tarantino, prawda, czy Pulp Fiction wtedy było bardzo popularne. I postrzegali nas, ich oczekiwali, że my będziemy bardzo poważne, słuszne, ale nudne filmy robili. I to się jakoś strasznie przeciwko nam obróciło, bo część kolegów zaczęło udawać, żeby tą kieślowszczyznę... Pompować się na festiwale małpować. Trochę, tak. Część zaczęła udawać amerykańszczyznę. Jak każda podróba jest zaledwie podróbą. Tak. I to lata 90. Pamiętam czasy komuny, gdzie pojawiła się taka potrawa w puszce, czernik a la łosoś. Więc pomyślałem sobie, że jeśli się pojawi następna coś tam a la czernik, to wyemigruję już. Ale słuchaj, bo kiedyś usłyszałem, był taki program 100 pytań do. Pamiętam, oglądałem na YouTubie Kieślowskiego. Kiedyś też byłem oczywiście zachwycony Kieślowskim, jak wchodziłem gdzieś tam w te swoje plany o reżyserii. I tam było takie pytanie, jeden z dziennikarzy zapytał, czy nie ma pan, panie Kieślowski, kompleksu Machulskiego. Czyli chodziło o to, że Machulskiego filmy są oglądane bardzo, a Kieślowskiego no, nie tak bardzo frekwencyjne jak filmy Machulskiego. I wtedy Kieślowski po 5 sekundach pauzy powiedział, a przepraszam, ma pan wrażenie, że Bergman ma kompleks Spielberga? W ten sposób. Ale to teraz chcę wrzucić pytanie do ciebie, bo ty jesteś, patrząc na twoją filmografię, mam wrażenie, że ty robiłeś i takie filmy. Robiłeś i Piłkarskiego Pokera, bardzo frekwencyjnego i bardzo popularny film, udany, i z drugiej strony Matka Królów. Bardzo głęboki, metaforyczny, przejmujący, był ocenzurowany, nagrodzony w Berlinie. Wiesz, że masz i to, i to. Gdzie te twoje poszukiwania, jak ty żeś się z tym bił? Co robić? Przede wszystkim bardzo nie lubię, jak jestem klasyfikowany, prawda? Mój przyjaciel nieżyjący już, Krzysztof Mętrak,
o pewnym twórcy nie najwyższych lotów, który reprezentował po polskiej szkole filmowej coś, co się nazywało trzecie kino polskie. Dopiero później było kino moralnego niepokoju. I ten reżyser reprezentujący trzecie kino, Mętrak o nim napisał tak. Imię i nazwisko, trzecie kino, czwarty rząd, piąte krzesło. Oj, boli, prawda? Oj, pełna goryczy. Ale w tym też i była to, o czym mówisz, Alek, że idą na to. Nie można robić filmu dla najbliższych znajomych i rodziny. I recenzentów, i festiwali. Dokładnie. Więc starałem się i brać takie tematy, i takie. Robiłem właściwie wszystkie gatunki, te tańsze, no bo jak robić science fiction w Polsce, kiedy budżet na to powinien być na jeden film taki jak na całą kinematografię i tak dalej, i tak dalej. Więc ciągnęło mnie, może dlatego, że ja dojrzewałem, kiedy była nieprawdopodobna erupcja kina. Wszystko się w latach 60., kiedy chodziłem do szkoły, do liceum, rozwijało. A tutaj właśnie śmieszne filmy Milosza Formana i Jerzego Mentzla, bo czeska fala, prawda? Tak, fantastyczna. A francuska fala, Godard, Truffaut, prawda, Louis Malle i tak dalej, i tak dalej. No, ci wielcy, czyli Buñuel, czyli Bergman, Antonioni. No, ale przede wszystkim Włosi. Fellini. Ta znana czwórka, czyli Antonioni, Fellini, Pasolini i Visconti. Jednym słowem, ja w swojej takiej pasji, pragnieniu bycia reżyserem, chciałem się z nimi ścigać. Bo byłem naiwny, głupi, nie wiedziałem, jaki to jest trudny zawód. Ale to dobrze, bo to cię wyciągało, wiesz. No tak, i dlatego szukałem. I dlatego raz robiłem taki film, raz taki, raz taki. Wiesz, co się sprawdza? I to ci mówię jako kolega, twój reżyser. Wszystkie pomysły, które ja przynosiłem do producenta, do zespołu filmowego, to one potem odniosły sukces. Natomiast jak ja dostawałem jakieś scenariusze do realizacji, to już nie było to. Czy świadomie, czy podświadomie, bardziej traktowałem to jako coś na zaliczenie, niż coś, co mi w bebechach siedzi. Czyli z ciebie, co masz do powiedzenia, i tak? I to jest jakby, musisz znaleźć w realizacji filmu coś twojego, coś indywidualnego, coś osobistego. O, to jest najwłaściwsze słowo. I wtedy to się inaczej robi. Jak się kieruje, czy szefuje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, gdzie przez rok byłeś tam dyrektorem, kiedy ja miałem 2 lata, chyba 94-95 tak, rok. Byłem przewodniczącym. Przewodniczącym. Ale to był początek tak zwanego ładu w eterze i dlatego się zgodziłem tam pójść, bo teraz wszystko jest poustawione i tylko się pilnuje, czy ta partia nie za bardzo wyskakuje w programach, czy inna. Nuda. I tak dalej, nuda. Natomiast ja przecież przyznałem koncesję Telewizji Wisła, która się przepoczwarzyła w TVN. Ja przyznałem koncesję kanałowi Plus. I one się połączyły i teraz jest N+. I bardzo dobrze, bo musi być pluralizm w eterze. Nie może być tylko tak, że rządowa telewizja jeden jedyny pokazuje program. Jak ja przyszedłem, to Polsat dostał koncesję. Byłem rok temu wcześniej, przeciwny, bo uważałem, że właśnie to jest próba podporządkowania sobie telewizji prywatnej i to niestety czasami wychodzi. Zwłaszcza w programach informacyjnych i publicystycznych. Natomiast bardzo o to walczyłem i to się powiodło, żeby powstała. Są dwie ogólnopolskie, mocne telewizje Polsat i N+, oraz telewizja publiczna z nazwy bardziej państwowa, na Woronicza. Ale to jakoś już przypomina normalny podział. Powiem ci, że są dyrektywy europejskie, mówią na przykład, że jest oblig i musi być telewizja państwowa czy publiczna i musi być prywatna. I jest jeden kraj, gdzie tak nie jest. To jest Austria. Dlaczego? Bo zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu niemieckojęzyczne stacje telewizyjne typu RTL, prawda? I obok Niemcy. I Austriacy korzystają z niemieckich, a mają swoją jedną państwową. Otóż to. A jeszcze szwajcarska jest z Zurychu. Tak. W związku z tym nawet były próby i ci ludzie zbankrutowali, bo nikt ich nie oglądał, bo już rynek został nasycony. To ciekawe, ale to politycznie musi być bardzo trudne tam w takim razie, no bo Niemcy nie będą przecież komentować Austriaków, bo po co? Może troszeczkę, a
mam ją tylko państwową telewizję, to bardzo ciekawe. To nie ale nikt z żadnych sponsorów prywatnych nie chciał już podjąć tego trudu, bo były dwie próby i zbankrutowali. Mimo ludzie. Dyrektyw, tak, o których mówisz. Tak, że to jest taki paradoks. No, teoria teorią, a praktyka praktyką. Wracamy po wysłuchaniu utworu z filmu Janusza Zaorskiego, Szczęśliwego Nowego Jorku. Śpiewał Artur Gadowski. No to powiem ci, przypomniałem sobie ten film ostatnio, też sobie wymyśliłeś wyjazd do Stanów pod koniec XX wieku i kręcenie tam plenerów z gwiazdorską obsadą, bo i Bogusław Linda, i Gajos, Zamachowski, Pazura, Figura, no to po prostu królowie asy lat 90., jeszcze tam ci Konrada zabrakło, Marka. To była chyba reprezentacja ta. Polski w aktorstwie, dokładnie, w latach 90. Dużo kręciliście w tym Nowym Jorku, bo trudno tam było, bo wnętrza to była, rozumiem, hala w Polsce. Tak. Dwukrotnie byliśmy. Najpierw kamerą wideo żeśmy zrobili coś, co ja nazwałem sobie prywatnie listami wideo do Polski. Trochę teledysk taki wyszedł też z tak. tego. Więc żeby to się różniło od... bo całość filmu się rozgrywa w grudniu, czyli wiadomo, to jest zima, więc dlatego żeśmy pojechali w skromniejszej obsadzie, w 10 osób mniej więcej, żeby nawet z takim walorem amatorszczyzny, no bo ludzie kręcą i chwalą się. Kiedyś to się listy pisało, prawda? A teraz wideolisty. Wideolisty. W związku z tym to, żeśmy i byliśmy 2 tygodnie, po czym przyjechałem na 2 tygodnie zdjęć, a więc w sumie miesiąc pobytu od połowy listopada mniej więcej do połowy grudnia. Zima nie była ciężka, nawet trochę żałowałem, bo myślałem, że coś na biało będzie. To też trochę fajnie estetyzuje ten śnieg i jako przeciwwaga do tego kolorowego lata, które tam jest na Manhattanie i w okolicach i na Greenpointzie, to by się przydało. Ale chcę zwrócić uwagę tym, co mnie słuchają i tobie, Alku, że jest w tym eklektyzmie, który ja robię, są dwie rzeczy, które się przewijają. Przede wszystkim dużo jeżdżę, bo lubię jeździć. My też żeśmy się w Stanach, w Seattle na festiwalu spotkali i poznali. Bo ja uważam, że za filmem trzeba jeździć. Bo może jakaś duszyczka siedzi na sali i chce mieć pytania do reżysera. Może coś to jej rozświetli. Może jakoś się poczuje lepiej. A więc jeżdżę za filmem i w związku z tym poznałem mnóstwo Polonii. I amerykańskiej, i australijskiej, prawda, i europejskiej, i w Azji. I 3 filmy to są o Polakach, którzy żyją za granicą. Syberiada Polska, zesłani przez Stalina ostatni. Na Syberii. Polacy tylko dlatego, że byli Polakami. Szczęśliwego Nowego Jorku to bardziej gastarbeiterzy, którzy w dzielnicy Greenpoint mieszkają. I Polacy internowani w nad Jeziorem Bodeńskim, w obozie dla internowanych. Takie dziwne paszportowe wyrzutki. Pół Anglik, pół Polak, pół Francuz, pół Polak, bo jak Francja i Anglia wypowiedziały wojnę hitlerowskim Niemcom, no to oni aresztowali po wkroczeniu do Warszawy i do Polski Niemcy wszystkich, którzy mieli podwójne paszporty. Więc coś jest. Mnie ta Polonia intryguje. Dlaczego ktoś emigruje? Dlaczego wraca? Na jak długo? Co jest powodem? Ale właśnie, bo to jest teraz dobry moment, żeby zadać to pytanie, bo byłem bardzo ciekawy, czy ciebie nie ciągnęła kariera zagraniczna? Czy nie chciałeś nigdy zrobić filmu w innym języku? Gdzieś w ogóle poza Polską, ale nie o Polonii, tylko właśnie z takim szerszym kontekstem europejskim czy światowym. Próbowałeś coś takiego? Czy jednak to, że byłeś zakorzeniony tak mocno w polskiej literaturze, ten słuch na polski język, to jednak chciałeś zostać przy języku polskim? Zrobiłem film po francusku dla francuskiej telewizji FR Trois, mimo że producentem wykonawczym był prywatny. Histoire la femme. To był 90-91 rok. Byłem ciekaw, jak to w warunkach profesjonalnych, zagranicznych we Francji, w Paryżu mieliśmy zdjęcia i żeby było taniej również w Polsce. Nawet zagrała tam część naszych aktorów, Jurek Zelnik, Krzysiek Wakuliński i tak dalej. Szybko, bo wszystko drogo, bo wszystko kosztuje. Nie odebrałem dobrze tego doświadczenia. A dwa,
że postanowiłem się rzucać znowu w społecznikostwo. Zostałem prezesem Komitetu do Spraw Radia i Telewizji ostatnim, potem przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Na 5 lat na kółku kamerę odłożyłem, bo wydawało mi się, że trzeba teraz, ja coś o tym wiem, stworzyć optymalne warunki się dla czasy. Pracy tak. filmu, telewizji, radia. To był niesamowity czas, bo po prostu tej roboty nie dało się zrobić. No. 12, 14, 16 godzin się pracowało i jeszcze zostawało tyle. Ja pamiętam, że w telewizji to było tak, że żeśmy się ze swoimi zastępcami umówili, że tylko od posłów i ministrów odbieramy telefony, bo na wiceministrów już nie mamy czasu, bo doby nie starcza. No więc to jest, no to ale wtedy Polska się działa, no stwarzał się nowy ustrój, to coś było pasjonującego. To dla mnie, obywatela, zawsze gdzieś te sprawy ludzkie mnie bardzo ciekawiły i chciałem się dopomóc swoimi filmami widowni. To było, i nie żałuję tego, bo to było doświadczenie po prostu niesamowite. A potem to już zostałem w kraju, a też już miałem swoje lata. Janusz, ale bo teraz słucham tego i mówię, no skrajny pracoholizm też, ale kiedy żyć? Kiedy masz teraz takie coś, że trzeba było trochę więcej, może bardziej odpuścić i trochę sobie pożyć, czy jednak nie? Czy jednak masz teraz takie, że cieszysz się, że tyle ty pracowałeś, bo przyczyniłeś się do czegoś ważnego, do jakiejś pewnej zmiany, do czegoś, co ma wpływ na nasze życie dzisiaj? Myślę, że to, co na końcu powiedziałeś, jednak no, trzeba robić, trzeba pracować. Żadnego filmu się nie wstydzę. Oczywiście niektóre były lepsze, niektóre gorsze, niektóre nieudane. To jest normalne, ale myślę, że z 15 filmów kinowych, które zrobiłem, wydaje mi się, że 10 to są filmy co najmniej dobre. No więc na pewno to jest 2/3. I to jest okej. Okay. Ale mnie ciągnęło właśnie, bo ja chciałem reżyserii spróbować wszędzie. Nawet ty nie wiesz o tym, że ja kabareton na festiwalu w Opolu reżyserowałem, że zrobiłem na cześć dostania Nobla w jego rocznicę widowisko w Teatrze Wielkim, gdzie wszystkie rockowe zespoły z Polski grały. Ale to powiem ci, że mam podobnie, że mnie ciągnie tak, żeby że i tu w radiu zrobić. Robię. Tak, niedawno w radiu, wygrałem w Grand Prix przecież na festiwalu Dwa Teatry za najlepsze słuchowisko, bo mnie też to ciekawi jako zderzenie literatury z wybitnym aktorstwem, prawda? I tym, co możesz sobie wyobrazić w radiu, a czego nie możesz pokazać. Serial, i tak dalej. Telenowela, no wszystkiego próbowałem, których właściwie poza operą, bo opera to już pomyślałem sobie, nie. To jest trzeba mieć forma, naprawdę, tak. To jest za duża forma, ja tego nie czuję. I to mi się w życiu sprawdziło, jeśli cokolwiek na siłę robiłem, to się przeciwko mnie obracało, więc doszedłem do wniosku, że nie będę, są inni, niech Mariusz Treliński et consortes odnoszą sukcesy, oby jak najdłużej. Kiedy ci się łatwiej tworzyło? Czy w PRL, czy w wolnej Polsce? Już mówię, o co mi chodzi. Pewnie wiesz po części, ale chciałem też wytłumaczyć trochę szerszy kontekst widzowi, o co mi chodzi w tym pytaniu i dlaczego pytam. Bo jest coś takiego, że ostatnie lata to, wiesz, skonfliktowany Bliski Wschód robił najlepsze, najbardziej zaangażowane, najciekawsze kino. Tam, gdzie jest konflikt, tam jest co opowiadać. A tam, gdzie jest cenzura, wiesz, twórca kombinuje, szuka metafor. I często jego dzieła są wtedy ciekawsze, bogatsze. A jak przychodzi wolność, no to się mówi, zaczyna się mówić wprost, trochę się człowiek rozleniwia. I jak to było u ciebie, bo robiłeś filmy i tu, i tu. I to mnie bardzo ciekawi. Tego się nie da całościowo powiedzieć, czy tutaj, bo były pewne fazy w produkcji, które czy tutaj, czy tam były diametralnie inne. Ja wiedziałem jedno. Władza czuła się bardzo silna za komuny w Polsce. I ona z powodzeniem mogła film na półki położyć, wyciąć scenę albo i 5, ukarać nas zakazem realizacji i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie było NRD-owo, gdzie na planie był redaktor, który trzymał scenopis i jeśli aktor dodał jedno słowo, to on mówił, a nie reżyser. Stop, kamera. Dlaczego pan mówi te słowo? Nie ma. O nie. Bo to był cenzor. I on od początku... I dlatego tam, no,
pracowali nad scenariuszem, scenariusz to jest Biblia. Tak. Nie można było nic zmieniać. My żeśmy lipne scenariusze składali, żeby nam zaakceptowali i dopiero na planie się wymyślało między zdjęciami. I licząc na to, że się uda. Przecież do legendy przechodziły nasze numery na kolaudacji. Kolaudacja to było takie przyjęcie filmu, gdzie byli oficjele. Tak w szkole nam dawali dwójkę, trójkę, czwórkę czy piątkę. I na przykład starym numerem było jak szedł jakiś dialog, który był niecenzuralny, to ja kaszlałem. I oni nie słyszeli, ci cenzorzy, którzy byli na sali. Raz miałem taką długą tyradę, co tu zrobić? Popielniczkę wywaliłem, która brzęczała, toczyła się i tak dalej, i tak dalej. Więc żeśmy walczyli, to był nasz wróg. Może dlatego często dźwięk można w polskim było... filmie jest taki kiepski teraz, że... Ja mam inną teorię. Te najlepsze mikrofony to Służba Bezpieczeństwa miała, a nie my filmowcy. Tak. W związku z tym... To był jakby film w filmie, to były dodatkowe jeszcze dla nas zawody, kto kogo okpi i tak dalej. Czasami władza chciała się pokazać, jaka tu wolność i demokracja, wysyłała na zachód nasze filmy, nawet nagrody zdobywała i wtedy mówiła, no co, no nasz ustrój jest lepszy niż ustrój kapitalistyczny. Natomiast teraz jest tak, że fetysz pieniądza. Wszystko ma być tańsze. Tańsze i tańsze i tańsze. Jeśli jest dzień zdjęciowy, to są i w ogóle okres zdjęciowy jest najdroższy, no bo aktorów trzeba zapłacić, wynajmy, budowy w dekoracjach i tak dalej, i tak dalej. To debiutantów, początkujących reżyserów zmusza się, żeby w 20-23 dni zrealizowali film. Tragedia. Na który ja miałem 50 dni zdjęciowych przy swoim debiucie. Miałem 24 przy Juliuszu. No, to jest w ogóle, to jest, słuchajcie, to po prostu... Dramat. Gdzie są związki zawodowe? Trzeba by się spytać, bo my wtedy pracujemy 16-18 godzin na dobę. Będę żył rok. I może coś przecież wtedy umknąć naszej uwadze. Przecież traci się hierarchię ważności, wartości. Mhm. Nagle jakiś szczegół nas zafrapuje, no bo ten łeb, te szare komóry muszą być przewentylowane. Wajda, wielki reżyser, w soboty nie robił przez ostatnie filmy zdjęć, bo miał dwa dni na odpoczynek, ale my kończymy często o 22 w sobotę. Mhm. W niedzielę zdjęcia są, to norma. Bardzo często. Bo szkoły zamknięte w weekend można kręcić, bo gdzieś tam właśnie biura zamknięte. I mnie chodzi o godziwe warunki pracy dla ekipy, bo z niewolnika nie ma pracownika. I najwyższy czas, żeby teraz się tym zająć, skoro sprawy cenzuralne zeszły na dalszy plan. Ale dlatego też krucjalna, nie wiem, czy jest takie polskie słowo. Od krucjaty? Krucjalna, od crucial po angielsku. Jest to przygotowanie, o którym rozmawialiśmy. Bo bez tego nie da się zrobić filmu teraz. Nie ma szans. Po prostu ja muszę wiedzieć, przygotowując się do Juliusza, miałem 1000-stronicowy scenopis tego dokładnie, gdzie co będzie się działo, jak stanie kamera, gdzie stanie kamera. Wcześniej wszystko wymyślone, bo inaczej bym tego nie wymyślił. Nie było szans. Bo wszystko co do minuty. A z kolei wiadomo, że nagle jakaś chemia między aktorami się wytwarza. Dokładnie. Nagle ktoś coś trzeba też rejestrować. Dokładnie. A to już dłuższy przebieg czasowy i tak dalej. René Clair, nieżyjący od dawna francuski reżyser, miał takie powiedzenie, które z lubością wszyscy filmowcy podkreślają. Jak scenopis napisał, scenopis to jest techniczny zapis scenariusza, gdzie są ruchy kamery i tak dalej. René Clair mówił: skończyłem pisać scenopis. Film już jest gotowy. Teraz trzeba go tylko nakręcić. To znaczy, że on zakładał, że tam są marionetki, jakieś papety, ci aktorzy, a przecież ich trzeba rozbukiwać, żeby oni coś od siebie dali. Skrajność w jedną, a nie dołożyli, drugą. Zamienili jedno słowo, bo drugie będzie lepiej pasowało i tak dalej, i tak dalej. Podstawowa sprawa, jeśli biegniemy, to po prostu nie mamy czasu na zwiedzanie. Trzeba iść i uważnie spoglądać las lewo, las w prawo. Tak jest w życiu i tak w sztuce powinno być. No ale to trzeba po prostu... Co nie oznacza, że nie trzeba szybko montować i tak dynamicznie i tak dalej. My młodzi musimy to po prostu przejść, inaczej się nie da i udowodnić to, że ciężką pracą bardzo zapracować sobie na następny film i następne dni zdjęciowe. Już teraz kolejny film będę robił, to będzie 32 dni zdjęciowe, też niewiele. No to już lepiej. Coraz więcej.
Wracamy po wysłuchaniu utworu polskiego, kultowego, starego. Mira Kubasińska i Breakout śpiewają Poszłabym za tobą, a moim gościem jest Janusz Zaorski. Co, zaskoczyłem cię trochę? No tak, bo to też mi się młodość przypomniała. Jak miałeś jakiś związek z słuchaniem, z tym zespołem? No byłeś tutaj w centrum, w oku cyklonu tak naprawdę kultury polskiej. Byłem na występie. W Warszawie. Zespołu Nalepa i Mira w Nowej Rudzie Śląskiej, ponieważ tam był festiwal szkół artystycznych. I ja przyjechałem, przygotowując się do swojego debiutanckiego filmu, szukać jakichś nowych twarzy, młodych ludzi do głównych ról. No i tam oglądałem, słuchałem wieczorami właśnie, patrzyłem jak tańczą, jak się zachowują, podchodziłem i sporo osób potem wziąłem na próbne zdjęcia. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że oni pomogli mi w realizacji mojego filmu debiutanckiego. No to, Uciec jak najbliżej, tak. To się nazywało, paradoksalny tytuł. Mm-hmm. No tam super te bębny, ta przerwa na ten flet w tym utworu Poszłabym za tobą, to mnie naprawdę niedawno na to wpadłem, na ten utwór, pomyślałem, że tutaj fajnie nam zagra z tobą jako gościem naszej audycji. Ostatnie wejście to już tradycja trochę... Pytam o ulubione filmy i seriale, ale takie rzeczy, które byś polecił albo chciał, żeby cały świat obejrzał. Mogą być ostatnie rzeczy, które zobaczyłeś, które cię zachwyciły, ale niekoniecznie. To jest otwarte pytanie. A może coś, co cię zawsze, po prostu do czego wracasz co roku albo co jakiś czas. Mm-hmm. Zacznijmy od telewizji. Mm-hmm. Dla młodego pokolenia Dekalog. 10 przykazań. Klasyka. Fantastyczny film właśnie. Krzysztof Kieślowski jest znany na całym świecie, przede wszystkim w tym pokoleniu, ponieważ ponad 100 telewizji publicznych zakupiło Dekalog. Ponieważ to miało 10 odcinków, więc ktoś, może nie całość, ale 3-4 odcinki widział, może na ten temat dyskutować, wiadomo, Biblia i tak dalej, ale to wszystko przeniesione na współczesność. I tu chcę ci uświadomić, Alku, jeśli tego nie wiesz, że wszystkie te naczelne konflikty są w Biblii. 33 podstawowe konflikty. Nie ma innych. 33 sytuacje dramatyczne. To dokładnie. Był taki kiedyś francuski, książka, teatrologa. Oczywiście dramaturga. Ktoś mówi, ale tego nie było, no bo jest to powiedzmy o gejach, czy o dwóch lesbijkach, bo cenzura do tej pory nie dopuszczała takich filmów, ale o miłości mężczyzny do mężczyzny, kobiety do kobiety tam też jest. Więc wszystko zostało wymyślone i dobrze jest od czasu do czasu sięgnąć do źródeł i przypomnieć sobie te najważniejsze te konflikty. Toposy. A przed Biblią to wszystko było w starożytnych historiach. I Kieślowski z Piesiewiczem znakomicie zrobili. To jest jakby taka mała farmakopea, taki rodzaj niezbędnika, neseserku, licznik i mianownik reżysera filmowego, że to jest ważne. Aha. I bardzo lubię filmy oglądać o realizowaniu filmów. To jest niedoścignięty przez nikogo wzór 8,5 Felliniego. No tak. To jest o nas w pewnym sensie. Mamy zawsze kryzysy. Nie wiemy, jak się z tego wydobyć. A tutaj chcą nam 7 kilo kitu sprzedać współpracownicy, bo dadzą, on się zgodzi i już mamy z głowy. Tam jest jedna scena wspaniała. Ja taką scenę podobną przeżyłem. Guido, którego gra Marcello Mastroianni, no jest w rozterce. Nie wie, w którym kierunku z tym filmem iść. I nagle asystenci dwóch przyprowadzają mu trzech staruszków. I mówią, no, który z nich? Zobacz, świetni. I widać, że ten Guido szuka jakiejś wymówki, bo nie jest przygotowany, bo nie wie, dlaczego tego, a nie tego na przykład wziął. Mówi, nie, za młodzi. Na co asystent mówi, jak to za młodzi? Nad grobem stoją. Wobec tej trójki, tego wszystkiego, a więc wszystko na sprzedaż. Też film o Robieniu, filmu Andrzeja Wajdy. To jest tak prawdziwe, że a to jest jednocześnie cenne, bo czasami sobie ten film albo studentom pokazuję, albo sam sobie przypominam. Człowiek nabiera wiary w siebie. Boże, przecież ten człowiek był na dnie już z projektem, a jednak się wydostał. To jest w sumie bardzo optymistyczny film, a w nim jest właściwie kilkanaście filmów, bo są różne wątki, które on rozważa. A są takie filmy, które ja lubię po prostu. Mhm.
A perfekcyjny debiut Romana Polańskiego, Nóż w wodzie. No to. Ach, muzyka komedii, Jezus, jaka rewelacja. Fantastyczna. Trójka aktorów, a ile on z tego komedy wycisnął? Ile tam jest psychologii? No po prostu można to oglądać tak. Od początku do końca. Zafascynowany. A współczesne? A mój najbardziej ulubiony polski film, jeszcze powiem, to jest Zezowate szczęście. Oj, to trafiłeś, to mój też. No to znaczy top 3. Top 3 to będzie Zezowate szczęście. Andrzej Mung w ogóle, jak dorwałem się do niego, szykując się na reżyserię, to nie miałem. To jak Forrest Gump po prostu. Dokładnie, jest historia. Ale to, tam jest jeszcze coś, czego żaden film polski nie miał. Bo on, opowiadając o Polsce lat 20. ubiegłego wieku, 30., 40., 50., jednocześnie podsumowuje formalną stronę kina. Mm-hmm. On kpi tam i z produkcyjniaków, on pokazuje neorealizm, on pokazuje burleski a la Max Ennett czy Charlie Chaplin. To jest podsumowanie języka kinowego. Nic w Polsce na to nie wpadł. Więc jest to dla mnie film genialny, bo śmieszny do bólu. Z luzem, jakim to opowiada, tak, o tych wszystkich sprawach. Jego przesłanie, a jego przesłanie? Przesłanie jest takie. Człowiek za komuny tylko w pierdlu mógł się czuć szczęśliwy. Czy to nie jest paradoksalne? Tak. To jest genialny film i każdemu, no jestem przekonany, że będziecie ryli ze śmiechu. Czasami w Kino Polska czy w TVP Kultura przypominają ten film i czasami tak włączam, kurczę, ani razu nie opuściłem po tym projekcie. Dotrwałem do końca, bo to mnie wsysa. To jest coś po prostu... Nie bać się, że to jest czarno-biały po prostu, bo wiem, dużo ludzi jest, no a czarno-biały to stare, to już... Nie. Zobaczcie Zezowate szczęście, to naprawdę zrobi na was wrażenie. Ale teraz się zorientowałem, że ja coś namawiam ludzi do filmów z ubiegłego wieku. To jednak nie jest tak, bo... A więcej tam przeżyłeś. Są, ja może dlatego, że ja lubię w ogóle sagi. Mm-hmm. Najlepszy film o wojnie to jest dla mnie Czas apokalipsy. No. To jest, Boże, jaki to jest genialny. I ten Marlon Brando na koniec, to jest jakiś geniusz w ogóle. Ale może dlatego, że to jest mądre, że to jest oparte na jądru ciemności Josepa Konrada Korzeniowskiego, że to nie jest zabil go i uciek, tylko że tam są różne piętra tak. I możesz to oglądać, bo na tym polega, kochani, różnica między filmem użytkowym a dziełem. Dzieło jest do wielokrotnego użycia. Jeszcze za siódmym razem zobaczysz, co w drugim planie siedzicie, a ten plakat, który tam wisi, on jest ważny, bo to jest na temat tego bohatera, który pod nim leży. I tak dalej, i tak dalej. A są użytkowe. Guma do rzucia dla oczu, obejrzane, zapominamy już po paru dniach. Żeby te filmy właśnie... Te pierwsze, o których mówisz, te takie, które z nami zostają i które można w kółko oglądać, żeby jak najwięcej tego powstawało. Dziękuję ci bardzo. Moim gościem był Janusz Zaorski. Ja bardzo dziękuję, Alku. Alek Pietrzak, bardzo dobry reżyser młodego pokolenia. Początki świetne. Dobra kawa nie jest zła. Mocna kawa wcale nie jest taka zła, ale to jest każdy tak gdzieś przekręcał, to jest długi, trudny tytuł. A Juliusz. Także czekam też z niecierpliwością na twój następny film, na pewno bardzo ciekawy. Bardzo ci dziękuję, bardzo dużo fajnych rzeczy powiedziałeś, dużo się od ciebie uczę i dziękuję ci bardzo, że tutaj przyszedłeś, to dla mnie dzisiaj ważna bardzo rozmowa była. Jeszcze raz Janusz Zaorski, reżyser, moim gościem, ciąg dalszy kinematografii kończymy, a na koniec wysłuchamy jeszcze Peggy Gou i Starry Night. Do zobaczenia za tydzień o 17:00. Dzięki.